akcja, którą tutaj robimy, jest to taka cykliczna akcja, to jest w tej chwili trzeci raz poza tym okresem pandemicznym, gdzie mieliśmy taką przymusową przerwę. Nazwaliśmy ją Sprzątanie Świata. Tak? Na dzisiaj robimy to w ramach pracowników Orlenu i Grupy Kapitałowej poza Biurem Gospodarki Wodno-Ściekowej. Mamy Biuro Ochrony Środowiska z nami, mamy firmę Orlen Eko, jest Związek Zawodowy Solidarność, zarząd tak z nami tutaj też sprząta świat. Także widać, że ta akcja cieszy się coraz większą popularnością. Natomiast no, dzisiaj taki pomysł się zrodził, żeby do tej akcji w przyszłości zaprosić może mieszkańców też Płocka, tak, może szkoły, młodzież ze szkół, żeby też jak gdyby widzieli, że Orlen to nie tylko zakład pracy, tak, ale fajni ludzie, którzy potrafią się zebrać, tak, i zrobić coś dobrego dla środowiska i dla miasta, ale również i później fajnie się pobawić, tak. Planujemy, że tam jakiegoś grilla później dla pracownicy chcą zrobić, tak, także że to jak gdyby przyjemne, spożyteczne. Panie prezesie, jak to się stało, że znaleźliście się tutaj dzisiaj? Proszę panią, dzięki zaproszeniu pana dyrektora Andrzeja Wachowskiego jesteśmy tutaj dzisiaj. Ja dodatkowo chciałem powiedzieć, że fundacja wspiera strażaków, zresztą sami państwo o tym wiecie, fundacja strażakom i my z tego korzystamy i też chcemy w jakiś sposób się odwdzięczyć fundacji. Co sądzicie państwo o pomyśle, żeby do takiej wspólnej akcji zbierania śmieci z wami zaprosić też i mieszkańców? Jak najbardziej wszystkich mieszkańców Płocka, okolic zachęcamy do tego, aby wspierać takie akcje i uczestniczyć i nie śmiecić przede wszystkim. Jak oceniają państwo zanieczyszczenie tego terenu? Czy dużo śmieci udało się znaleźć? Na małym skrawku znaleźliśmy kilka worków. Byliśmy zaskoczeni ilością puszek, drutów, ogólnie wszystkich rodzajów śmieci. Także akcja myślę, że udana i trzeba ją powielać w przyszłości. Zachęcamy też wszystkich do tego, aby wspierać takie akcje i nie śmiecić. Także że to jest najważniejsze. Zachęcamy do takich akcji, do popierania, propagowania. Każdy turysta, który przychodzi, dźwiga ze sobą duże torby, przynosi piwo, przynosi inne napoje, a niestety opakowanie, które zostaje, puszka, która już jest lekka, nie mieści mu się w tym plecaku, z którym przychodzi. I apelujemy do tego, żeby te torby, w których przynoszą te napoje czy inne rzeczy, żeby z powrotem pójść w jaką torebkę zebrać, do plecaka włożyć i w domu to zabezpieczyć w odpowiednich koszach, które są do tego przeznaczone. A z perspektywy strażaków, dlaczego, czy w ogóle takie śmieci są też niebezpieczne dla środowiska? No na pewno są niebezpieczne z tego względu, że biorąc na przykład szkło, i wystarczy odpowiednia koncentracja światła, robi się soczewka i w ten sposób powstawają pożary. I to duże pożary. Wiecie państwo, że w tej chwili na terenie całej Polski jest taka susza, w niektórych rejonach nie można nawet do lasów chodzić. Także każda taka rzecz wspiera działalność pożarów. O. No jest pan tutaj dosyć często. Czy ma pan porównanie pod kątem zaśmiecenia tego terenu? Czy jest poprawa po tym sprzątaniu? Tak, zdecydowanie tak. Ja pamiętam pierwszą naszą akcję, to mieliśmy 160 worków śmieci. Dzisiaj nie wiem, tak patrzę tam, że około 30 chyba. No jeszcze trochę poszukamy, tak, ale to już nie jest tak, jak było wtedy, gdzie ja pamiętam, że były skupiska śmieci, tak, że ludzie tu przyjeżdżali, tak, łowić ryby, nie wiem, no tak jak pani redaktor powiedziała, teren jest naprawdę piękny i tutaj można i wypocząć trochę, tak, ale ludzie tego tak nie traktowali, tak, traktowali to jako możliwość, powiedzmy, wyrzucenia jakichś tam zbędnych rzeczy, śmieci i faktycznie wtedy dużo było, były takie po prostu wysypiska małe, które żeśmy zbierali. Dzisiaj faktycznie to są pojedyncze rzeczy, które zbieramy. To jest co prawda finał tej naszej akcji, bo 3 dni temu żeśmy zaczęli już trochę tutaj porządkować, bo baliśmy się, że możemy nie zdążyć, ale okazuje się, że nie jest źle. Czyli takie jak gdyby moje przemyślenie jest, że
faktycznie ta akcja daje rezultat, że ludzie, którzy tutaj przychodzą poza pracownikami, tak, którzy tu przychodzą służbowo, ci, którzy przychodzą tu rekreacyjnie, że tak powiem, łowić ryby czy odpocząć, że chyba to na nich działa, że jeżeli jest czysto, widać, że jest czysto, to jak gdyby to na nich działa motywująco, żeby jednak nie zostawić tych śmieci. Tak? No taka jak gdyby idea fix, to co przyniosłeś zabierz ze sobą, a najlepiej jeszcze trochę więcej, jeżeli coś zastałeś, tak, co nie powinno tutaj być. A jakie są najczęstsze znaleziska na tym terenie? Szymon z panem Jarkiem znaleźli chińską figurkę, tak, w dobrym stanie, nie potrzaskaną, ktoś ją tutaj wyrzucił. Natomiast no, generalnie to butelki, tak, niestety z alkoholu przeważnie, tak, no i plastiki po prostu po napojach, tak, to jest najczęstszy. Również bardzo częstymi rzeczami, które tu znajdujemy, to są elementy, że tak powiem, rybaków, w sensie pudełka po jakichś tam robakach i innych. Nie jestem wędkarzem, w związku z tym nie wiem, co to jest, ale powiedzmy, no to przynoszą, bo widzę, że na opakowaniach, to tego jest naprawdę dużo tutaj, tak? Przyjechał pan tutaj z synem, Szymonem. Szymon, powiedz, jak według ciebie ta praca wygląda? Czy sprzątanie śmieci jest ciężkie? Trochę tak, ale przydatne dla środowiska, bo to jest naprawdę ładne miejsce. A co powiedziałbyś tym ludziom, którzy tutaj zostawiają takie śmieci? Żeby wzięli to i poszli to wyrzucić, a nie żeby zostawiali i śmiecili. Dlaczego czyste miejsca są fajne i potrzebne? Bo te miejsca czasami przychodzą tutaj zwierzęta, na przykład właśnie z lasów i albo ludzie na spacer tutaj przychodzą i niektórzy śmiecą, a niektórzy przychodzą tu posprzątać. Właśnie dlatego jest tutaj Orlen Eco. Czyściej jest, przyjemniej po prostu, tak? Tak. Super, bardzo dziękuję ci za rozmowę.